Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kącik z naszej serii Pozwól Okolnicy, za oczywiście Krzysztof. Siema, siema. Oraz widzowie na czacie, na Twitchu, was też tam zapraszam. Od poniedziałku do piątku, od 16 do 22, tam się... możecie mnie znaleźć po prostu. Dobra, słuchajcie, bez żadnej się chcę zrobić odcinek taki fajniejszy, bo dużo roboty jest, ale też coś wam do pokazania. Mianowicie, słuchajcie, kotek w kałuży lata, o Boże, dobra. Krzychu właśnie tutaj na tle naszego nowego nabytku, czyli pługu Agromasz. No to jest akurat czteroskibowy, taki obracany, idealnie pod naszego MF-a, bo też ma 140 koni zapotrzebowania. Nie, pozwól, że ci przerwę, a go ochrzcimy później w domu, czy nie? Kota? Nie no, ma z tego, pługa. A, no pewnie. Ty, ten kot w sumie był bury, a teraz jest czarno-biały. Żeś go przemalował? No, a ty nie? Nie. Łazi tu pod pługiem, dobra. Więc z tym dzisiaj będziemy działać. Cena tego wszystkiego to 12 tysięcy, także zapłaciliśmy 12 klocka za to taki pług. No i dzisiaj nie będziemy jeździć, nie? Na dwa zestawy, bo dzisiaj Krzychu, przepraszam bardzo serdecznie. Krzychu dzisiaj będzie też działał MZ-em, ale to nie wszystko, bo dzisiaj mam jeszcze do pokazania. No chodź, pokażemy co się dzieje, nie? A, dobra, już nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj mam do pokazania plac budowy, który dalej się rozrasta i już mamy tutaj wstępnie ogarnięte to wszystko. Czyli co? Wylane już tutaj mamy właściwie tę, tak powiem, posadzkę na te nasze obory. Ej, mogę ci coś pokazać? Możesz. Patrz, tu jestem. No. Głowa w betonie. Dobra, nieważne. Czekaj, cementu im dorzucę. Dobra, nie ruszam. Więc co widzicie, tutaj już puste palety po cemencie, tu jeszcze trochę zostało. Jak to się to jeszcze, oczywiście nie wszystko, bo idzie to jeszcze na potem górę, trzeba będzie wylać strop i tak dalej, to jakieś wiaderka jeszcze. O, to jest jakiś gruz, po prostu chłopaki przywieźli, żeby tam podsypać trochę w to, wiecie, żeby mnie tego betonu szło, nie? no, więc jak to będzie wyglądać, to tu w tym miejscu planuję sobie zrobić taki jakby garażek i zbiornik na mleko. Tu będzie oczywiście wjazd do obory, tu będzie, o Jezu, to jeszcze mokre, działaże po tym. Tu już będzie... Szale tu zostawiasz. Właśnie mówię, nie? Tu będzie moje biuro, tak jakby, znaczy nasze biuro, nie? A tam przejazdowa obora w to miejsce, plus tu jeszcze będzie stała jakby taka większa stodoła na kombajn. Po prostu stodoła na kombajn jakby z wiatru połączoną w tym miejscu. Takie coś sobie planujemy, zobaczymy też jak to wyjdzie na końcu, ale tak jakby wstępnie tak to będzie wyglądać. No i co, nie będzie to kolejne zdjęcie, właściwie bo tu mamy silos, więc spoko. Także... no nic w sumie, tyle do roboty jakby, tyle widzicie, a jeszcze tak, trawa też się tutaj widzicie porosła troszeczkę. Tu też już położyli te wszystkie płyty ażurowe, które wam mówiłem wcześniej, więc już teraz to powinien normalnie trzymać, żeby ta ziemia się nie psowała, też trochę tutaj trawa jak widzicie urosła, droga się bardziej już tak tam wyklarowała. I wygląda to nieźle, nie? Także kawał dobrej roboty zrobiony, a jeszcze więcej przed nami będzie, także dobra Krzychu, bez przedłużania lecimy chyba na nasze pole, nie? No chyba ta. No co, ty już jedź w sumie, ja to zaraz się potem poczepię. Albo pojedziemy dwóch, poczekaj. Będzie... Ja poczekaj, ja ci podczepę jeszcze. Będzie fajniejsza... Fajniejsza akcyjka, nie? Widać, że po dotacjach złodziej jeden. Etam złodziej od razu, tak. Co tak... Chyba złodzieje. No w sumie ta, u nas to tak. Dobra, więc ja już sobie to ruszam. No o, i smugiem się bawi kot. Dobrze, nie włapanego, bo jakby pług zapał kota, to chyba nie za wiele nie by to... Nie go, uważaj! Uważam przecież, no. Jest pod tym, pod schodami. O nie, tutaj jest pod pługiem. Poczekaj chwilę. O kurde, coś spadł w oborze, słyszałeś to? Na garażu coś spadł chyba. Chyba nie. Matko jedyna. Dobra, potem zobaczę. Coś spadło, jakaś rura. Ale timing. No, tragedia. O Jezus Maria, co tam? A, zapomniałem, że to szeroki jest na 2 metry. Czekaj, to musiał... Zapomniałem domknąć. Jedź pierwszy, bo ja się wstydzę. Czekaj, puszczę cię na drodze, okej? Na drodze nie puścisz? Tak. A ja nie mogę tak złożyć. Bo ty nie możesz, bo tam za małego. No niech ci będzie. Za małego masz pługa. No tak, pługa mam... Mniejszego, tak, zgadza się. No mniejszego masz ode... No, tak. No. Ale to tylko pług, spokojnie. Całe szczęście. Na biogaz tam jedziemy. Tak, chyba jakieś... Ile ty się toczysz? Znajdę drogę. Ja 34 czy co? Okej, okay, to ja będę tak chcesz, trójeczko. Małe lewariat, no Krzychu nie będzie tutaj działać, nie? Ale też sobie rzucę, nie? To Krzychu jedzie takie coś. Ja mam... Jak pijany. Ja bo ten... kur, lusterko mu zaraz urwiesz. Nie zahaczyłem go nawet no, u mnie. No ledwo co? Przecież widziałem, już mi tak pokazało mi palcem.
Tak, mówisz? Tak, tak. A ci no. Tak pokażę, o. O, weryjki, no, elegancko. Działa, no, działa. No, ale też wskazem nie było, no to oczywiście zamienimy się potem skrzyżem zestawami, bo też nie lubię robić jednym... ale zmiana będzie. Tym samym. No co, no, zobacz ludzie, jak się ora tamtym, bo nigdy nie widzieli, nie? A, no to. No, przecież. Dobra, już to się rozkładam. To co, jedziesz pierwszy, nie? W sensie jadę za tobą. No, no wiadomo, nie? Albo może pojadę z drugiej strony? Może pojadę z drugiej strony, co? Żeby to sobie nie przeszkadzać, sobie nie chodzi no, z drogę, bo ty masz te przecież, tego. Ja mam obracane, no, więc ja o, już mogę zostawić sobie, nie? Okej, okay, dobra. Ja to sobie tylko włączę taki bieg. Dobra. Aś bym odwrócił terało tego. Okej. Okay. Dobra. Co wy chłopy robita? Jedziemy orać pole właśnie. Po ziemniakach naszych tych. Znaczy kupiliśmy pole po ziemniakach i po prostu będziemy to robić orkę, nie? Okej, okay, dobra. Ile tam jest na godzinkę w ogóle? Ja 12. A ja na tak samo. Biegu. No i pasuje. A ty ile masz biegów, biedaku? Trochę mam, ale... No nie, na 12, nie? Tak samo jak ty. O Jezu, tutaj poprzez ten... Dobra, trudno przejść. A masz 9 biegów, czy nie masz? 9? Nie, mam 4 no. Tylko. Ale ja mam 9. Jeszcze pół biegi, nie? Aha. Znaczy no, mam tak jakby ABC, nie? A ty masz... Ile to masz? No 9 po prostu. Ja mam ABCD nawet. Nie, u mnie pokazuje tylko L i ten. Aha, i tylko, no, 9. Tylko 9 masz. Może to jest na H chyba tam jeszcze. Wiesz? Co na H? No powiększysz sobie ten zakres jeszcze biegów. Ja tam nie wiem, właśnie nie znam. Chyba nie. Weź chuj, co ty piszesz. Co kłopoty. Na tym czacie. No, ale oreczka fajnie wychodzi. Jest nowy nabytek nasz na tym gospodarstwie, także spoko. Nie wiem, czy tam chcesz, jak coś tam włączyć sobie wytwarzanie pól potem, nie? W tamtym miejscu, no, gdzie jest trawa. W tym miejscu, no, no, no. No, jak tam wejdziesz chwilę za ten, to nic się nie przyszło, teraz możemy to fajnie sobie, wiesz, wygładzić te, tym trybem, nie? Kurde, pojechałeś takim prostym, ja w same krzaki się wpiprzyłem, nie? Sam sobie wybrałeś tą stronę. A dobra, i tak potem zmiana będzie, nie? No właśnie. Bo ty i tak w drugą stronę nie pojedziesz, nie? Dobra, pasuje. Nagrywa się w ogóle? Jest, nagrywa się, dobrze. Już myślałem, że się nie nagrywa, nie? No, ogólnie blisko nie miałem dzisiaj w planach robić tego z Krzychem, tylko żeby jedna osoba robiła, ale pomyślałem, że puk się przyda, to raz, a dwa, że i tak... No nie mamy za bardzo co robić, bo ewentualnie może tylko uprawić na pole i może tam lekko siać. A tak naprawdę jakbyśmy teraz właśnie we dwóch przyjechali tutaj orkę zrobić, no to raz, że zrobimy to szybciej, a dwa, że będziemy mogli od razu potem ruszyć we dwóch na uprawę, nie? Ty masz jakiś problem? A, no tak. Nie mogę już, tego. Nie masz, do gminy muszę pójść zanieść wniosek o tworzenie pól. Czekaj. Puk mi nie chce opuść. Ja wiem, wiem, już. No widzisz, a tak narzekałeś, że mały, a tu stoi i nie opada, nie? Wera opadnie. No i widzisz. Proszę bardzo. Teraz jo. No teraz to idzie, teraz to orzesz. Tym pługiem małym. Mały wariat. No wiadomo, co chodzi. Dobra, zamieniamy się? Jak tu chcesz. Dawaj, ja już dooram ten. Znaczy nie, na strony, no gdzie? Dobra. Bo w odcinkę się zamienimy ciągnikami. Bo to ja będę miał małego. Dobra, jadymy. Aj, ten Krzysiek. Okej. Okay. Tak, tak, nadal mam, haha, wiadomo o co chodzi, no. My to pługę chawie tylko jednym, nie? Weźcie ludzie. Trochę powagi. Na litość boską. To jest odcinek na YouTube'a. Okej. Okay. Jakoś to idzie chyba trochę. Może dwójkę dam? 12 jechać? O, teraz to ta. Jakąś muzykę zmienimy sobie. No nie no, teraz Krzysiu, kto jedzie koło mnie, no patrz jaka akcja. Oho. Ty, dzisiaj mam zainstalowanego tego. Liska będzie długo do masa, ja wpierdzielę GPS-a. Mogą w sumie GPS-a już zainstalować, żeby się fajnie jechało, mówię sobie tylko puścić i wiesz. Gazu dawać, nie? Trzeba GPS-a ogarnąć po odcinku, albo, o może nie, bo nam się nie wrobimy. A jutro sobie ktoś Krzysiu w piątek też pewnie ponagramy kilka odcinków, nie? No spoko. Ja muszę zrobić teraz taki zapas na 2 tygodnie znowu i znowu robić mapę, nie? Ale mi to w ogóle twój dobrobyt, w sensie chodzi ci o pług. Tak, to się nagrywa na YouTube'ka, dokładnie tak. No, nagrywam sobie taki odcineczek. Mówi, że się nagrywa? Nagrywa!
Ja w ogóle muszę się zapytać, chyba, wiesz, bo mam takie trochę długie włosy. Dzisiaj chciałem ułożyć tak jak zwykle, a wyszła mi taka szopa do góry. Szopa? No, trzeba coś z tymi włosami podziałać. Właśnie na cukier sobie, musisz sobie ułożyć. Na cukier? Cześć, Pamperap, nagramy cię na YouTube'ka. Pozdro 600, pozdro oczywiście. Ej, tu krzywo w tę stronę jest pole. Myślałem, że nie jest równo, a tu... Ej, tu pod kukurudzę będzie ciężko. Ono się rozszerza tam bardzo. A, no, bo ten tor jest równo położony, tylko są lekko one odchodzą sobie w tamtą stronę. Nie wiem, co mnie podkusiło, że te tory tak kłaść, ale... A, niechaj będzie. Krzychu pewnie jak orał. Nie, dobrze, ja zaorany, tylko po prostu, wiesz, pole się rozszerzało, nie? Od razu na mnie wszystko. No, tragedia. Dobra, już wyjechałem. A po co ja obracam, ty? No go debil. Sprawdzam, czy działa wracanie. Działa. A, działa. Dobrze, dobrze. Jezus, a styk, Maria. Nie bój się, młody. Młody do mnie gada. Matko, ja z nim to jakiś zejdę normalnie, nie? Ty, ciekawe, się skończymy całe pole, ty orać. Mamy 11 minut odcinka. Może się uda, nie? Nie. Nie? Nie. Ja myślę, że skończymy na luzie to pole tylko dzisiaj. Zobaczymy. Łykniemy to pole, zobaczysz. Łykasz jak pelikan. Nie, to odcinek jest jakiś forowany, za dużo tutaj podtekstów się przetacza, nie? Ale to ty masz tylko w głowie takie podteksty. No, jakie? Jak no ciągle, jakie, no? Jak czego na pługo, to pelikanie, nie? No ja powiedziałem o pelikanie, bo powiedziałeś coś o pelikanie, to ja tylko kończyłem tylko. No. I co? Wiadomo, no, co chodzi. Matko boska. Jasper gałeczka wysyła, nie, młotkę jeszcze. No, także ogólnie ludzka, słuchajcie, tak, obora się fajnie tutaj nam jakby robi. Mamy cały czas 1 marca, więc jakby to wszystko to jest efekt tam kilku, że powiem, godzin pracy, ale intensywnych. Pewnie w pierwszym odcinku widzimy się już na kolejnym dniu raczej. No i tam, wiecie, ogólnie z budowaniem takich, z takich właśnie... Jak to się mówi? Budynków jest tak, że najgorzej w sumie walić posadzkę, a potem te bloczki szybko idą, nie? Bo to się szybko się stawia, najgorzej też będzie ze stropem. Ale raczej się ogólnie o to nie martwię. Myślę, naprawdę już w kolejnym odcinku zobaczycie. Już chociaż, myślę, mam nadzieję, wylany strop i jak wygląda te wszystkie te pustaki, nie? Jak tam wszystko jest pogarniane. No bo mówię, chcemy się do tej, jednak do tych wakacji tutaj w sumie wyrobić całą oborą, żeby ona już stała. I bardzo dobrze ktoś ostatnio powiedział, a to jakbyśmy na odcinku to nawet gadali. No, ale powiedział o tym, że stara obora będzie po prostu pod cielaki, a nowa będzie pod krowy, które tam jest, będzie fajna nowa dojarka, także będzie to na pewno bardziej zautomatyzowany niż tutaj dojenie krów jakby ręcznie. Już Krzycha ręce bola od tych wymian. Tak, dokładnie. Muszę brać stołek, wiadro i heja. No, bez kitu. Dobra, ja sobie pojadę tam od tego, od... Co jedź? Od tego. A od właśnie, tego ludzie, ci kurde gada, no. Ja nie wiem czemu ludzie, ale wy ciągle mnie pytacie, gdzie jest drugi gospa na kolonii. Jak coś, to tutaj właśnie, w tym miejscu. Myślałem, że nami. Myślałem, że coś wyraźnie pokazałem to na odcinkach, albo gdzieś tam indziej, że tu właśnie jest gospo, a ludzie pytają, gdzie jest gospo, nie? No nie wiem, jak mamy to oznaczyć, je chyba trzeba było po prostu, żeby musiał, tu nie wiem, jakiś... postawić maszynę albo coś, nie? Tylko właśnie na środku, bo musielibyśmy mieć land kupiony, żeby otworzyć bramę, nie? Gdzie jest gospo? Tu jest! Pociągiecie RL Cargo. Tylko no, nelpki zakazali mu zdrapać teraz w RL Cargo. Nie, no zrobimy to na luzie. 15 minut odcinka, zobaczymy, mam już połowę polo rozrobaną. Ej, tam. No, na luzie. Na luzie. O, to jeszcze może jak się uda, jak się zdąży, to jeszcze wezmę może talerzówę. I pojadę ten, pojadę talerzówą na tamte pole pod lasem. A ty już wziąłeś w sumie tamten kultywatorek? Co mamy? Albo nie, wziąłbyś też talerzówkę w sumie i tu przyjechał na to pole. No może, trochę porozbiła te grudki, nie? Mhm. A ten talerz fajnie akurat tam porozbiła, mu takie ząbki, nie? Więc tu będzie fajna, że powiem, faktura gleby, która pozwoli na was, że zasiać siewnikiem. Bo to się będzie kukurydza, nie? Siana. Tu i tam. A zmienimy się teraz tymi ciągnikami, czy nie? Tak, dojdziemy do końca pola i się zamienimy. Jak najbardziej dobry pomysł to jest dla jego. Szans nie dali. Tiry na tory. Co to znaczy? Film o orce. O dwóch takich, co zalali hektarowe pole. Ty no, w pół godziny zrobić hektar pola farmingu. To jednak jest wyczyn, nie?
We dwóch. Tak? No. Dobrze, że księżyca nie kradniemy, nie? No. No co ty? W MTZ tak się nic nie blokuje. MTZ jest... To maszyna, wiesz... Zaraz mi się działająca. Zresztą to był w sumie pierścionek, który kupiliśmy na tej serii, nie? Taki wiecie, od nowa, nie? Jakby... Kupiony. Także no. Dobra. Ten ty wiosem tam macha. Dobra. To sam zresztą zobacz jak tam, jak na masej chodzi, nie? Z tym, ten, z tym pułkiem. Ale według mnie spoko, nie? O, jakieś szpaki latają. Dobrze, nie kroki. Ej, coś tu się uruchomiło, jak to wyłączyć, ludzie? Co ci się uruchomiło? Bo tu skrzynia biegów jest już, GPS, jak to wyłączyć? A poseju nie masz? O ty! Tu nie ma, ej, jak to wyłączyć? Alt W? Dziękuję serdecznie. Ten jak opuścił trawę, ora. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Jaką wiecie, trawę? Jeszcze ja dopiero się ten młodzież zainstalowałem tak naprawdę. A co ciekawe, używałem go rok temu, nie? Tylko po prostu gdzieś tam zapomniałem o nim tak naprawdę. Ale do niego wrócimy sam spokojnie, bo GPS fajna rzecz. I jak mówię, w masowej na pewno będzie, nie? Ty, a GPS to można założyć takiego starego silnika? Dajmy no na to do takiego MZ-a na przykład, czy nie bardzo? Na pewno się da. Tylko tak pytam serio, nie? Bo się nie znam, abym chciał się dowiedzieć, czy takie coś dałoby rady zrobić. Do 60 też można? Można, okej. I na jakiej zasadzie to działa po prostu ten GPS? No to musicie mieć jakieś połączenie do kierownicy chyba, nie? Żebym tam sam jechał. Myślę, do wspomagania na pewno jakieś coś, nie? Chyba, tak, nie wiem. Kombinuję po prostu, bo się nie znam, nie? Ale... Coś do kierownicy trzeba pod... Aha, kierownicę zmieniasz na zespół, okej. Ja znam takiego gościa, co ma zespół i właśnie jedzie przede mną, nie? Ja mam zespół tańca i... różańca. No. No, Krzychu, trzeba do kościoła w ogóle pojechać niedługo, bo dawno byliśmy tutaj na kolonii. Ty nigdy nie byłeś bezbożniku jeden. Ej! Byłem tam raz. Nawet kiedyś tego odcinek. Ta? No. Gdzie to było? 58? 3 lata temu. No nie pamiętacie, widzowie? Odcinka z kościołka? Jak byliśmy? Jeszcze na końcu. Ksiądz, chwała tobie, G-Play. Yes. To było takie złoto. Masakracja, nie? O, ja to zaraz płot przesuwam. O, wiesz co, to jeszcze ogarnę ten. Zatorem porozmawialiśmy, no dokładnie tak, tam mówią zatorem jechane, no. Okej. Okay. Co ty do końca jeżdżasz, co ty? Szkoda płota, nie? A co, to twój? Sąsiadowi. No nie, no sąsiada. Ty. To ci, jaki to sąsiad, jakby mieszka 3 km od nas? No przecież mówię, że szkoda płota, nie? Chyba Maseja szkoda. Tam Maseja, płota i no. Ty już mi się zarzuca na skiby, nie? Dopiero malowałem. No bo ty malowałeś, dlatego. Dopiero to potem smalowałem. No. Wiesz co, to jeszcze dokończę, żebyśmy nie jechali drugi raz. O, Polo kupić widzę. A jak? Kupiliśmy. Na ostatnim odcinku, dwa odcinki temu na sprzedażowym takim ziemowym kupiliśmy to pole. Bo bardzo fajna to była ta. No, że nie cena, ale po prostu nas to pole interesowało. No i co? Zakupione, elegancko, teraz tylko działać, nie? I to będziemy siać kukurydzę, dlatego fajnie to pole wyrobić. Tu jest dane wapno, oczywiście jest obornik, więc wszystko jakby nie było na cito ogarnięte. A ta tekstura orki w końcu wygląda jak powinna, nie? Naprawdę. Znaczy orki na polu też, ale bardziej chodzi mi o to, jak wygląda animacja, nie? Jest po prostu cudowna. Nieziemska, nieziemska. Ty, jakaś tu butelka jest w tym, w Maseju. Ja z... Jaka butelka? Nie wiem, zaraz zobaczę, posmakuję, zostaw czekaj. Tą butelkę. Czekaj. To woda święcona. Jakaś herbata, ty. To stara, z tamtego roku ze żniw została mi jeszcze. Aaa. Jakie kwaśne. No fusy tam już. Gazowana już pewnie jest. Gazowana, o kurde. Jakiś ale Lipton chyba. W zimie słońca nie było, to może tam się jeszcze, wiesz. Lipton. Gotowałaś? Ale no. W Masowie tak chłodno, bo tam klima także, wiesz, gito, nie? Tak, klima, do nabicia chyba, ty. No jak do nabicia? Jest normalnie klima. To tutaj jeździsz ciągle z otwartymi drzwiami.
No i się chłodzi, nie? Tam tutaj wylatuje, a tam z tyłu wylatuje, nie? Tam jest klimat w tym MTZ, a nie klima. Klimat jest... No, lokowanie produktu? Ej, bez kitu, nie mamy lokowania produktu. Ale a propos lokowania produktu, wpadajcie na Instant Gaming, który macie w opisie oczywiście. Sprawdźcie sobie tam nowe giereczki i... Nawet wystarczy po prostu to, że wejdziecie na Sony, zobaczycie sobie, jak to tam wygląda i tyle. Nie musicie też za bardzo nic kupować. Oczywiście jak kupicie, to będzie bardzo miło i też to super rzecz, ale fajnie, żebyście po prostu sobie zajrzeli, tak? Ja nic wam nie każę, tylko wam proponuję, że zawsze można sobie sprawdzić oferty i tyle. Więc na Twitchu wykrzyknik Instant możecie wpisać teraz, a na YouTubku po prostu macie linka w opisie. Dobra, już sobie tutaj cofam tę stronę. Okej. No, tam będzie wąsko. Tam się musi w felganie pocałujemy, nie? Zobaczymy, który spęka. No pewnie ten, który ma plastikę... A nie, oboje mamy plastikę błotniki. O! Te pługi za blisko coś idą. Tak? Jak to wygląda? O kurde! Ty, dobra, jedź pierwszy, czekaj, ja cię puszczę. O, kurde, o, blisko było z tym kołem. Tam jeszcze z tyłu jest ten do zrobienia, poprzeczniak, nie? Ty, skończymy dzisiaj jeszcze poletka, mamy to ogarnięte. To co, wracamy na gospo. Ja tu jeszcze tam zrobię poprzeczniak z tamtej strony, okej? Okay? I tam też od tych ogarni. Od krzaków. Ja idę tu zrobić poprzeczniak. Jak coś, to ja od razu biorę MC-ta, podczepię pod zestaw dla jego. I potem biorę ciebie jeszcze masajka, dobra? Mhm. Ale wiesz co, w sumie to co masz ten, tylko zrób poprzeczniak i tyle, zostaw, nie? Jedziemy na gospo, bo to nawet nie ma co zaraz tak się wyrobi, przecież to resztę tym. Resztę się już wyrobi kultywatorem, nie? Czy to nie robić nic? Czy co? Nie, po prostu tam dojedź, zrób poprzeczniak. Albo wiesz co, dobra, wracaj tam, kij z tym poprzeczniakiem, tak się raz zrobi kultywatorem, nie? Dobre. Nie szałoto. Czy jestem na was wkurzony po ostatnim live'ie? Nie. Czyli jak na ostatnim live'ie? Nie jestem, po prostu raz mi nerwy puściły, ci się nie podnieśli mi i tyle. Ale ktoś dostał bana i jestem jakby na zero, nie? Także git. O, to w sumie jak ty jedziesz już na gospo, to weź podczep mi tam pod talerzówkę gromasz, ona stoi za Michałkiem, nie? Aha. Dasz radę? Aha. Co robisz? A, pod X-em masz, no, składanie. Ta? Ta. Okej. Okay. Pod czym? Pod jakim tym? Pod jaką wajchą w ciurniku? A, no, a ona się X nazywa. A, okej. Okay. Już podpisał markerem, no? Podpisałem, no bo ja się gubiłem, no. A na rękach też masz? Lewa, prawa, czy nie? Nie, ale ostatnio widziałem ziomeczka takiego, który miał na prawej napisane lewa, a na lewej prawa. O kurde. No. A tak tatuaże po prostu miał, nie? Ciekawe. Fajny pomysł ogólnie. Ale serio, mam naprawdę tu z ręką na sercu mówię, nie? Dobra. Ej, no i mega poszło, kurde, ja myślałem, że to będzie takie coś, że pojedziemy tam. Ja będę to robił cały odcinek jeszcze poza odcinkiem, nie? A tu już patrzcie, odcinek ma dopiero 23 minutki, a my jeszcze jedziemy na kolejne poletko, nie? Ja to sobie i tak na poletko mam już zrobione właściwie, zaczęte właściwie to pole, więc ja tylko podjadę, wymienię sobie sprzęty i tyle, nie? No, a ty się w sumie poczepisz do tego zestawu, który jest z siewnikiem, nie? Z Isarią, tylko weźmiesz sobie sam kultywator, nie? A nie, ty bierzesz też, jak to się mówi, tego. Talerzówkę. No. Aha. Pardon. Cześć, Rafik, z tym serdecznie. Upadkami musiałem biegi zrzucić. W MTC upadki są, rozumiesz? Upadki. Twój upadka, jak po... stawi się do tego. Ta, no. Twój urs chodzi po podwórku, jak coś. Co mamy? Twój ursus po podwórku łazi. A, no tych łazi, bo to nie jest wypuszczony z piwnicy, nie? Z piwnicy. Miałeś mi kotka pokazać w piwnicy, nie pokazałeś. Pokażę ci po tym, po nagrywaniu. Dobra. Trzymaj mi za słowo. Ja, dobra, nie ważne. Jezus, ty wiesz co, że ja też chciałem coś takiego powiedzieć, ale w środę ja zamknę mordę, nie? Się, nie mogę się powstrzymać, musiał się. Musiał. Hit, co to za odcinek w ogóle jest jakiś? Oj, Krzychu chyba do mnie miętę czuje, nie? Dobrze, że nie tego, nie malinę, albo truskawkę. Malinę?
O dobra, nieważne. Idę do tego Masaja, nie mam czasu. Na jedynkę mi go zrzucił, kurde, dwuju. Dwuja i gaz do końca. No. A, jakby co robić, spokojnie, to jest też pisany taki płotek, żebym tam się nie po pijaku nie wpierdzielił kiedyś, jak będę jechał. Ten z tobą robić to pole samo, nie? Nie, ty jedziesz na ósemkę tam. A. No, bo to już mało do roboty, więc jedziesz na ósemkę. No, także fajowo, nie? Ogólnie czemu stawiamy sobie tą oborę tak daleko, zapytacie, bo tu jeszcze mamy sporo placu, nie? Dlatego, że z tyłu też będzie się dużo działo. Robimy sobie takie po prostu, wiecie, miejscówkę jakby na coś tam, żeby było. A przy okazji, no tam teren tak był taki średniawy, jeszcze taki w miarę do wyrównania, więc no ludzie sobie mogli z tym oczywiście poradzić, nie? O. Ty, poczekaj, ja ci przerwę, a ty masz w ogóle pozwolenie na budowę? Że tak samowolkę sobie tam stawiasz? Oczywiście, że mam. A? Byłeś u gminie? Z gminie byłem wniosek w gminie. Wypełniać? Byłem w gminie z kurczysynie. Co ty mówisz tak brzydko? No nie wiem, coś mi dzisiaj odwala na tym odcinku, nie mam pojęcia, ale nie, byłem. Za te wszystkie pozwolenia, musiałem też, no. Tak, dali cię? No dali, bo byłem od razu po twoje papiery, nie? Po twoją rentę. Jaką rentę? Ja nie mam żadnej renty. No, masz, chcę właśnie. Nie mam. Jest. Żółte papiery dawno mi się skończyły. A niebieska karta to jeszcze nie wiem, co się odnowiłem ci papiery. Aha. Więc a może ja, swoje te... Ja po prostu, ja biorę za ciebie porządne pieniądze, nie? Z urzędu. Aha, czyli ty teraz oskamowałeś urząd i mnie, tak? Bo nie, no tobie płacę więcej teraz dzięki temu. Tak, to dlaczego ja się nie dostałem tych pieniędzy? No bo jeszcze nie jest koniec miesiąca. Nie jest koniec miesiąca. Jest dopiero początek, jest no marzec, nie? No to czemu nie dostałem za poprzedni miesiąc, jak dostałeś, jest początek kolejnego? Nie dostałem. Dostałeś. Jakoś nie przypominam sobie, że dostał. Coś ci się musi w głowie ten na nic robić. Ty mnie tu coś oszukujesz chyba. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy on oszukuje, czy nie. Nie no, Krzysztof, ale... wiesz, że tu się jakby razem dorabiamy, tak? Na tej serii. Więc nie mogę chyba tak robić. Na mnie dorabiasz, ja nie, broń Boże. Jak to nie? Na pewno. Czy wziąłem leki? Jakie? Leki? Leki? Co? czyli jak ma żółte papiery i niebieską kartę, to wychodzi na to, że ma zielone papiery. czyli... Tak. Wygrałem. Sorry. Ty, a jak ja mam żółte papiery i niebieską, a ty nic nie masz, to co, jestem lepszy czy nie? Ja mam czystą kartę, nie? Białą. No właśnie, a ja mam coś, a ty nic nie masz wtedy. No ja nie mam nic w takim razie. No właśnie. Podejrzane. Ja mam faktury, za które muszę płacić. Ty tak nie płacasz. No jak nie? Tylko do komin... Jak nie? Oni ci wysyłają fakturę, a ty do kominka ją wrzucasz. No jakby nie płacił, to byś tam prąd docieli, Krzysztof. Jak? Ale przecież tam chomik biega pod tym w piwnicy. Po co ten chomik jest? Czekaj. Jakiś... O! Jakiś druid w lesie łazi tu. Zakręcie rzuca. Słyszałeś to? Jaki zakręcie? Ja jestem za daleko od ciebie. Ja muszę to usłyszeć potem na nagraniu. Paranormalne zjawisko. Nie wiem, ja już dzisiaj i metal spadł, coś na tym gospodzie i to jest hit, nie? Coś tam spadło z góry, teraz tutaj kurde jakiś... To ja? To ja robiłem. Ja byłem Mewą. Mewą? Mewą też. To ja była... Nie, to ja była Mewą. To ja była Mewą. O kurde, mnie sadzi coś, co aż Zara Kleks będzie na tym. Akademia pana Kleksa będzie na tym się zjadowana. Szkoda Maseja, kto to wypierze. A nie będę tego brał po tobie. Nowe siedzenie się kupi. Skórzane, bo ten materiał też mnie wkurza, wiesz? Wkurzak. Niech ci będzie. Skórę się da, to będzie lepiej. Otwórz szyby? Nie no, klima jest. Otwórz szyby. Wywietrzyć trzeba, ta. Dobra, akurat fajnie nabijamy do pół godziny odcinka, a ja tu skończyłem właśnie to poletko. Za chwilkę pewnie również wnosi do Krzysia, żeby tam pomóc, bo będziemy siać kukurudzę. Tylko tak, jedna osoba będzie siać kukurudzę, to druga co będzie robić? A, nawozy będziemy rzucać na ja ci będę, dopingować ci będę. Dobrze ci idzie. Siaj dobrze, lepiej gdzie się. Gdzie jadę, czekaj, matko jedyna. Matko jedyna. Potrącił babę. Albo dobra, jadę na gospo. Jadę na gospo. Kurczę, no jestem ciekaw tej obory, jak to będzie wyglądała, nie? Bo naprawdę to jest fajnie, to jest placek, będzie spory w tym miejscu, także będzie gdzieś postawić jakieś graty, może jakąś wiatkę się postawi. A tutaj ta obora w fajnym miejscu. No i myślę, że ta droga też tu wygląda całkiem nieźle, nie? No, tu jest nawet spoko. Myślę, że taka bardziej to jest dówka gdzieś tam, nie?
wiecie, coś się będzie trzeba nie jeździło, nie? Tylko gdzieś tam taka osobie dojechać i tyle, nie? Dobra, słuchajcie, ja tu z wami się pożegnam. Krzysiek, chciałbyś przyjść na pożegnanie jeszcze? Tak, ja mogę być taki polski magik, czekaj. O! Nie skacz, masz przyjść zaleportować. Już jestem. Tak? No. Przy Masejku? No. O, ja się cofnę tam. O. Dobra. Dzięki za odcinek bliska. Wpadać na kolejny oczywiście. Zapraszam na Twitcha i do Krzycha na kanał, bo jest też w opisie. Pamiętajcie, że na każdym odcinku, gdzie jest Krzychu, też jest jego kanał w opisie. Do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. Strzała, trzymajcie się.